Wiadomo, że teatr, jak są ciężkie czasy, teatr schodzi na drugi plan. Jest to jednak swojego rodzaju rozrywka i jeżeli widzowie jakby no, mają zajęte głowy czymś innym, czy boją się o swoją przyszłość też i finansową, bo w przypadku, tak jak pani powiedziała, inflacji, każdy z nas odczuwa ją i liczy te pieniądze w portfelu, więc pytanie, ile osób zdecyduje się wydać pieniądze na teatr w trudnych czasach. Natomiast ja jednak zachęcam ludzi do tego, żeby gdzieś chociaż raz na jakiś czas wyrwać się do teatru, bo teatr odświeża nam umysł, odświeża nasze serce i właśnie w tych trudnych czasach powinniśmy szukać takiego ukojenia, bo tak jak powiedziałam wcześniej, telewizja ładuje nas emocjami, ładuje nas bodźcami. W teatrze możemy się przenieść w zupełnie inny świat, możemy się pośmiać, możemy się wzruszyć, możemy obejrzeć jakąś inną historię, która po prostu nas ukoi. I dlatego mam nadzieję, że widzowie nie zapomną o nas i że teatr no, będzie po prostu trwał mimo tych trudnych czasów.